że w swojej dziedzinie jest kotem, no. Panie profesorze, panie słyszał pan kiedyś na geografii jazdy temat, że pan jest kotem? Nie. Ale mi się nie pozytywne. Może ja korzystając z okazji wody? Wody? No, dziękuję bardzo. Prawie 30 tysięcy ludzi. Ale oni oczywiście wiedzieli. Tak, oczywiście, że wiedzieli, dlatego właśnie czekali pod sceną, czekali centralnie, aż przyjdziemy, tak aż zagramy i to że jednak ci fani są, tak? I jednak jest tak ono się tworzyć. Czyli ty trochę jakby łączysz wasze światło. Ty masz firmę, to się za Tomasz Niecik królowiskowa. Tak jest, Tomasz Niecik Band. Tomasz Niecik Band. Odnosisz sukces? Uważam, że jednak ten sukces jest, tak? Bo jako wiesz, skromny człowiek z Grajewa, który tak naprawdę wywodzi się z takiej małej mieścinki, jestem rozpoznawalny w całej Polsce. Powiem ci, że nawet byłem za granicą w Londynie w tym roku i powiem ci, że tam także mam dużo fanów. Proszę, co ty robisz? Tak, a ty znasz w ogóle język? Po angielsku, I'm sorry, wasze macie. Po francusku, jak chcesz, to komara do rekonta. Jak pan słyszy, panie profesorze, młodzież nam się rozwija. Przepraszam, nie jest pan zgłoszony, bo ja się po prostu boję, że... No ja tak łatwo się nie proszę. No mam nadzieję, dlatego że chciałem dzisiaj pokazać dwa światy, dwa bieguny, które bardzo dużo łączy, czyli pewien rodzaj samodzielności myśli, swobody myśli. Że tak jak profesor Barcelowicz jest absolutnie swobodnym żeglarzem na morzu polskiej ekonomii, ty jesteś swobodnym żeglarzem na morzu polskiego poczucia obciachu. Czy ty się nie, absolutnie nie krępujesz na morzu? To znaczy, kogoś wiesz, tym obciachem to sobie, tak? Bo nie uważam akurat, że wiesz, nasza muzyka to jest tak, nie wiem, postrzegana jako obciach. Tak czasami są takie sytuacje, że zrobię coś hardkorowego. A co zrobiłeś obciachowe? Słuchaj, no co obciachowego, tak? Na przykład, nie wiem, no napisałem tekst Tutti Frutti, tak? No, no jak poleci? O tutti frutti, my poradzimy sobie, o tutti frutti, tak to smakuje to my i tak dalej, nie? Mm-hmm. I tak naprawdę uważam, że takie teksty, właśnie takie teksty naprawdę, znaczy miałem taki nasz taki sposób po prostu, nie? I akurat wiedziałem, że tym tekstem będę inny niż inni, a tak naprawdę, żebym był taki sam jak większość moich kolegów z branży, wtedy myślę, że jednak zostałbym dalej Tomaszem z Grajewa, który z niej zamiatą głowicę, bo się ewentualnie pracował by za 1000 złotych gdzieś w urzędzie i by narzekał, bym nie spełniał swoich marzeń, po prostu no, spełniał swoje marzenia, bo jestem szczęśliwym, zadowolonym człowiekiem. Okay. No i o to chodzi.
myśmy ci jako pokolenie starsze umożliwili. Robiąc przełom, to pewno jest plan bardzo robić, prawda? Myśmy to otworzyli, myśmy ci nie stworzyli szansę. No tak to wychowy chciałem ci podziękować, rzeczywiście to sprawdza, bo jakby to u ciebie ostatni raz w programie to było to tego czasu. Wiele się nie zdarzyło, ponieważ dostałem i wam prawie się nie zdziwa się na ale słuchane, tak? Piszko do roku czasu. I tak naprawdę to wszystko, że nie mamy. Ale ja się bardzo cieszę, tak? Jako dzięki. Jako nie mam problemu, bo to tutaj ludzie przychodzą, mam nadzieję, że to zrobi też trochę pomogłem. I pomogę, no. No bo też, może, a pan by chciał prowadzić własny show? No to mi się program bardzo lubi. Ale panu cię sprawdzi, jak to tak widać, czy nie? Tak, to bardzo lepiej. Na zasadzie, że ekonomia przestępczy... Ja po prostu uważam, że pan ma tylko problem z komunikacją, że pan tutaj mówi zbyt hermetycznie. Ja bym pana nauczył prostego języka. A to we szczególnie. No tak. No dobra, to we szczególnie. No, tekst jest drugi krok, prawda? Tak, wiele innych. No, ale jeszcze, jak uważasz... Jakiego języka powinien używać profesor Balcerowi, swoim zdaniem? Żeby dotrzeć do ludzi, żeby... Tylko 28 groszy za cały dzień, a jak nie korzystasz, to nie płacisz. Heja, no raczej.